Witamy w kolejnym programie Biznes Cafe. Witaj Michale. Witaj Tomasz. Jak zwykle rozmawiamy o sprawach ekonomicznych, gospodarczych, przedsiębiorczości w Łodzi, w regionie, w Polsce i na świecie. Co ciekawego w ekonomii dzisiaj? Na świecie może. Na świecie te wieści, że Chorwacja postanowiła wstąpić na ścieżkę, na razie tą wstępną, dwuletnią, przygotowania do euro, no ale to już wyraźna deklaracja. Mówimy o walucie. Mówimy o walucie, tak? Nie mówimy o mistrzostwach. Mówimy o walucie. Przed nią będzie już na pewno Bułgaria, zastanawiają się Czesi. No niedługo będziemy prawdopodobnie taką wyspą. I to nie zieloną, tylko złotą wyspą ze złotówką. Myślisz, że ta akcesja tych państw nastąpi szybko, zgodnie z przewidywaniami, czy będzie się to jakoś jeszcze, będzie to proces negocjacji, jak myślisz? Myślę, że to trudno przewidzieć. O Bułgarii mówi się o roku 2022, ale jak będzie z Chorwacją, zobaczymy. To wszystko zależy oczywiście od sytuacji ekonomicznej, która będzie za te parę lat, czy w ciągu najbliższych paru lat, panowała w Europie, na świecie. Myślę, że to jest ciekawy temat. Może uda nam się zaprosić niedługo jakiegoś eksperta, który nam przybliży pewne niuanse wkroczenia do strefy euro. Tak, to odwieczne za czy przeciw. To brak euro wielokrotnie nas ratowało ze względu na różnice kursowe, które i pewną elastyczność polityki fiskalnej, która bądź co bądź wspierała momentami eksport. Natomiast czy tak będzie dalej? Zobaczymy. Zobaczymy. Zaprośmy kogoś, kto się w tym specjalizuje w jednym z kolejnych odcinków. To dobry pomysł. Mamy też informację, że zauważono Łódź, nie tylko Łódź zresztą, w Londynie. Tak jedna jest z prywatnych firm eksperckich, która zajmuje się monitorowaniem rynku, zwłaszcza tutaj mówimy teraz o Europie Środkowo-Wschodniej, przyjrzała się kilkudziesięciu miastom naszego regionu, powyżej 200 tysięcy mieszkańców, pod względem pewnego potencjału biznesowego. Mówisz o raporcie Emerging Europe. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. 75 miast Europy Środkowej i satysfakcja. Łódź na pierwszym miejscu w jednej z kategorii. No właśnie. W czym jesteśmy najlepsi w tej części Europy? W tej części Europy jesteśmy najlepsi jako w kategorii nazwanej potencjał ekonomiczny. Eksperci dojrzeli tu w Łodzi tą energię potencjalną dla biznesu, te możliwości, które już wystartowały, ale jeszcze mogą się rozwinąć. Natomiast czyli mówiąc to językiem ciekawe, bo już jako miasto przyjazne dla biznesu jesteśmy troszeczkę dalej, choć nieźle, bo w pierwszej dziesiątce w dalszym ciągu, bodajże na szóstym miejscu. Natomiast niestety to, co doczytaliśmy, jest parę kategorii, w których znaleźliśmy się całkowicie poza tą pierwszą dziesiątką. I to ciekawa klasyfikacja, bo tam między innymi jest jakość życia. Tak, niestety. Czyli to jest coś, co jeszcze musimy nadganiać. Co zdecydowanie, i dobrze to wiemy, musi jeszcze ulec bardzo mocnej poprawie. Tam są też względy związane z tym, nie pamiętam nazwy tej kategorii, ale tym, co dzieje się w mieście, czyli związanym z utrudnieniami, z komunikacją, etc. Co wiadomo, to jest też związane z komfortem życia, prawda? Tak jest. I z komfortem prowadzenia interesów pod względem właśnie takim czysto praktycznym życiowym. Ale to, co mnie zaskoczyło, że tak typowo biznesowo, to to, że poza pierwszą dziesiątką jesteśmy też w kategorii wsparcie władz miasta. Mhm. Przy czym to była kategoria ogólna, w związku z tym ona nie dotyczyła tylko biznesu. I ciekawe, jak ją czytać, ponieważ do tej pory byliśmy w różnego rodzaju rankingach jako Łódź, bardzo dobrze oceniani jako miasto wspierające inwestorów. Właśnie, może tutaj ci twórcy raportu zwracali uwagę nie tylko na wspieranie dużych inwestorów, którzy pojawiają się w mieście, bo to na pewno miasto dobrze
realizuje. Natomiast być może chodzi o generalnie wsparcie biznesu, tego małego, średniego, to wszelkich przedsiębiorstw. Z tego, co ja zrozumiałem, ta kategoria dotyczy wsparcia władz miasta w ogóle, czyli mieszkańców również. Aha, jest pojemniejsza. No, tak. No to tutaj możemy, stąd tak. Pewnie. Tutaj możemy dużo, dużo na ten temat jeszcze dyskutować, rzeczywiście. Niemniej cieszmy się, Łódź po raz kolejny w kolejnym rankingu wysoko oceniana, a i też kolejny ranking, który pokazuje, ile mamy do zrobienia. A mamy. I jeszcze ostatnia rzecz, bo to jest też ciekawe. Łódź jest dość wysoko, bo na 9. miejscu, jeśli chodzi o zbudowanie marki. Czyli Łódź jako nazwa, jako pewien brand jest rozpoznawalna. Wprawdzie nie tak jak Warszawa, czy Kraków, czy Wilno na przykład, ale już lepiej niż Lwów. Lepiej niż Lwów. Właśnie. Wydawało mi się, że Lwów jako marka turystyczna jest wyżej. Okazuje się, że przez ten ostatni czas, kiedy staliśmy się dość popularni z różnych względów, to się poprawiło. Świetnie. W takim razie trzeba się cieszyć z tego, co jest dobre. Tą energię potencjalną przełożyć na energię kinetyczną, używając języka fizyków. A niech się dzieje dużo dobrego. I przechodzimy do następnej części. Porozmawiamy teraz z naszym ekspertem. Witamy naszego gościa, eksperta. Michale, przedstaw nam dzisiejszego eksperta. Z przyjemnością. Dagmara Legawiec, certyfikowany audytor wewnętrzny, firma DD Partners. Bardzo miło. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprosiliśmy cię, żeby porozmawiać, po co właściwie są audytorzy? Co to jest audyt? Kojarzy nam się to zazwyczaj firmowo z jakąś kontrolą, ale przecież dobrze wiemy, że nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Audytorzy faktycznie kojarzą się z tą taką złą, ciemną stroną mocy, jak ja to zawsze nazywam, bo wszyscy boją się, że jak wchodzi audytor do firmy, to na pewno coś znajdzie. A właśnie chodzi o to, żebyśmy weszli do firmy jako audytorzy zewnętrzni i sprawdzili, jak ta firma działa. Czyli jak ona funkcjonuje, jak funkcjonują całe jej procesy i tak naprawdę, żeby właściciele bądź rada nadzorcza, czyli tak naprawdę osoby, które zlecają nam zrobienie tego audytu, sprawdziły, czy w firmie wszystko jest w porządku, czy wszystkie procesy, wszystkie procedury działają, czy nie ma... Dlaczego audytor ma wiedzieć to lepiej niż zarząd, który tam jest na co dzień? 24 na dobę. Właśnie dlatego, że jest 24 na dobę, a my jesteśmy osobami zewnętrznymi. Ponieważ my wchodząc widzimy firmę inaczej trochę. Zarząd dostaje informacje od pracowników, takie jakie chce pracownik im przekazać. Może nie powiem, że wygodne dla nich, chociaż czasami też to się zdarza, ale jednak będąc w środku w organizacji nie widzimy wszystkich rzeczy, nie widzimy co się dzieje. Natomiast my wchodząc z zewnątrz robimy audyt jako osoby, jako ze świeżego punktu widzenia. Czyli wchodzę, zarząd czegoś nie widzi, natomiast ja jestem w stanie to zobaczyć i przekazuję takie informacje. Czyli macie potem po prostu dystans do tego, co dystans, się dzieje, tak, w firmie. A poza tym robimy taki audyt, jesteśmy osobami z zewnątrz, więc nie jesteśmy osobami powiązanymi z pracownikami tej firmy. A no właśnie, czy to nie jest tak, że czasami ludzie wam są skłonni więcej pokazać, czy więcej powiedzieć? A to różnie, bo różnie. Są trzy typy osób, jakie spotykamy. Pierwszy typ to jest osoba, która odpowiada fajnie na każde pytanie, jak jest też wywiad taki zrobiony środowiskowy, my to tak nazywamy. Mm-hmm. Są osoby, które unikają odpowiedzi, natomiast są też osoby, które potrafią złapać nas, mówiąc kolokwialnie, na korytarzu i powiedzieć: pani Dagmaro, bo ja pani powiem, bo ten i ten to oszukuje, albo tutaj prezes te jakieś dziwne faktury na przykład robi. Oczywiście my wszystkie informacje bierzemy pod uwagę, aczkolwiek takie donoszenie, no zawsze trzeba to sprawdzić, ale to trzeba tak trochę podzielić się na dwa, bo ludzie bywają różni. To jeszcze pytanie jest w sumie fundamentalne, kluczowe. Kiedy prezesi, czy kiedy zarząd zamawia taki audyt i po co, w jakim celu, w jakich sytuacjach życia firmy? Bardzo różnie. Czasami jest tak, że firmy z małych firm wzrastają do dużych i w tym momencie są tak naprawdę po środku. Nie mieli nigdy osób zarządzających na przykład finansami. Chcą, żebyśmy weszli, żebym ja weszła, żeby sprawdzić, jak taka firma funkcjonuje i doradzić im, co zrobić dalej. Są sytuacje, gdzie dochodzą jakieś niepokojące informacje do zarządu lub do właściciela, że na przykład zarząd też robi pewne dziwne rzeczy i pewne dziwnie postępuje i wtedy też taki audyt wchodzi. Albo po prostu właściciele chcą sprawdzić, jak ta firma funkcjonuje, czy wszystko jest w porządku, czy procedury są ok, czy na przykład komunikacja między działami poszczególnymi też dobrze funkcjonuje. Po prostu chcę zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. To nie jest tak, że zamawiane, oczywiście takie audyty są też
tajne, ja się nie chwalę, gdzie robię taki audyt i zarządy generalnie też się nie chwalą, że taki audyt u nich był. Natomiast dlatego potem nie, mogą nie zapytamy się... Cię dzisiaj o klientów. No nie, to... ja nie powiem niestety. Natomiast zapytamy tak bardziej ogólnie. Rozumiem, że w tych gospodarkach, które do tej pory nazywaliśmy bardziej rozwiniętymi od naszej, to jest pewien proces znany, standardowy. Stały, standardowy. Ba. Jak to wygląda u nas? Jak dużo, mogłabyś określić procentowo, firm decyduje się na tego typu audyty? A jak dużo mówisz, że to są rzeczy zupełnie niepotrzebne? To znaczy tak, u nas niestety właśnie wygląda to zupełnie inaczej, chyba że mówimy o firmach, które muszą mieć audyty, ale to z reguły mają audyty wewnętrzne, chociaż też często mając audyt wewnętrzny, biorą sobie audyt zewnętrzny. Procentowo powiedziałabym, że teraz się to trochę poprawiło. Kiedyś to było dosłownie 10% do 90%, czyli 10% mówiło fajnie, chcę audyt, chcę sprawdzić, co się u mnie w firmie dzieje. Natomiast te 90% tak podchodziło bardzo z dystansem. No to jest, ja rozumiem, jest tak 40-60%, czyli firmy duże, a w tej kategorii MŚP, no zakładam, że raczej mikro tego nie robią, nie, i małe. Nie. Mhm. Natomiast te, powiedzmy, no właśnie, gdzie jest próg, gdzie ten audyt ma już sens, próg zatrudnienia przede wszystkim, bo jednak bardziej zatrudnienie chyba wpływa i ilość osób pracujących, czyli na zróżnicowanie, struktura na zróżnicowanie, tak, procesów niż obroty. Różnie, bo są firmy, które na przykład zatrudniają 10-12 osób i tak naprawdę nie wiedzą, jak sobie tą całą strukturę swoją poukładać. Czyli są osoby, pracują, ale jest jeden wielki chaos, mówiąc wprost. I wtedy też ja potrafię wejść do takiej firmy, zapoznać się z tą firmą, powiedzieć, słuchajcie, zróbcie to i to, ustalcie sobie na przykład taki i taki proces, zróbcie sobie taką czy taką komórkę. Także to nie ma znaczenia, to oczywiście nie 2-3 osoby, ale powiedzmy od 10 osób w górę. Natomiast największa ilość firm to są małe i średnie przedsiębiorstwa, bo duże korporacje, bardzo duże firmy mają te swoje audyty wewnętrzne i uważają, że ten audyt jest wystarczający. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa właśnie biorą audytora. 1100 osób pewnie. Nawet do 250, no bo no to tak, zależy, tak, no to bardzo, tak. To wtedy bardzo chętnie zarządy biorą takich audytorów. To jest tak czasami, że robimy audyt dla całego przedsiębiorstwa, a czasami ktoś na przykład mnie prosi, żeby spojrzeć tylko na finanse, żeby spojrzeć, jak wygląda finansowanie w spółce. Czy to finansowanie jest wystarczające, co mogę im podpowiedzieć? Audyt ma bardzo szeroki zakres. No właśnie, i tutaj chciałem zapytać, bo rozmawialiśmy o przyczynach, ale też popatrzmy na skutki, na efekty. Czy to jest tylko tak, że audyt daje zarządowi pewną wiedzę i daje pewne wskazówki, czy też na przykład wskazania audytorów przekładają się potem nie tylko na organizację pracy, ale na przykład też na obroty, na efektywność przedsiębiorstwa. Pytamy de facto, inaczej, czy warto. Czy, tak, warto. Czy te pieniądze, które się włoży w audyt, w jaki sposób się wracają? Tak, oczywiście, bo oprócz tego, że my robimy zalecenia i pokazujemy, gdzie ewentualnie coś naprawić, to tak naprawdę te nasze zalecenia mają wpływ na to, jak ta firma później będzie funkcjonować. I zdarza się tak, że prezesi zarządu mówią, dobrze, dziękujemy, robimy to we własnym zakresie, a czasami zdarza się, że ktoś mówi, dobrze, to w takim razie, czy możesz nas dalej poprowadzić? Na przykład rozmawiać z bankami, rozmawiać z instytucjami finansowymi, tak, na temat kredytowania jakiegoś dodatkowego, finansowania ogólnie rzecz ujmując, czy od strony sprzedaży. Spotykam się na przykład z takimi sytuacjami, że często zarządy powierzają zarządzanie tak naprawdę wartością firmy, którą jest cena, średni menadżerom, średni stopień menadżerski. I jak rozmawia się potem z tymi ludźmi, to się pytam, słuchaj, co jest najważniejsze w firmie? Słyszę, no sprzedaż, no świetnie, ale co jest najważniejsze w tej sprzedaży? I oni już nie wiedzą, oni uważają, że ilość, co też niekoniecznie, tak? Bo sprzedaż na sprzedaż składa się jak tam pozycji, więc to też później właścicielom pomagamy, pokazujemy, co zmienić, gdzie przeszkolić tych ludzi, gdzie pokazać im, co muszą robić, żeby na przykład zwiększyły się obroty, zmniejszyły się należności, czy na przykład poprawić strukturę marketingu. My robimy wszystkie działy, więc tak naprawdę jesteśmy w stanie pokazać wszystko, jak działa albo co nie działa, a poza tym my pokazujemy, jak ja robię raporty potem końcowe, to nie jest tylko, że ja wskazuję, to jest źle i to jest źle, tylko poprawiają, czyli te zalecenia, które pokazujemy, pokazuje, co one mogą zmienić w firmie. To... Z zastrzeżeniem, że to nie będzie natychmiast z dnia na dzień, bo tak się nie da, tak? No tak. Jak oceniasz, już tak zmierzając do końca, ile firm stosuje się
do tych twoich zaleceń, a czy są takie, które mimo zapłacenia za tę całą pracę wkładają ten raport do szuflady. I odhaczają tylko, że audyt się odbył. Że audyt się odbył, że w razie czego ktoś był taki sprawdził. To jest 50 na 50. O, aż tak. To... Aż tak, bo w tej chwili świadomość jak gdyby biznesu jest coraz większa. I jeżeli już zarząd bierze audyt, jeżeli już płaci, no bo wiadomo, że to są jakieś tam pieniądze, to większość osób chciałaby jednak skorzystać z wiedzy, którą... Tak, to mnie zaskakuje, że aż 50 jest tych, co jednak wkładają do szuflady. Ale w drugą stronę, no niestety tak. Znaczy dla mnie te 50 to już jest sukces, bo gro właśnie osób robi, a dobrze, ktoś przyszedł, zrobił, przeczytałem, albo nie przeczytałem. Dla ciebie szklanka jest do połowy pełna, a dla ciebie pusta. Zapytajmy jeszcze, bo myślę, że to warto dla oglądających nas. Firmy, różnego rodzaju firm konsultingowych, które doradzają w różny sposób i niestety na różnym poziomie, mamy w tej chwili wręcz wysyp. Tak. Ty jesteś, tak jak powiedziałem, certyfikowanym audytorem, zarejestrowanym w określonych miejscach. Powiedz, ja z punktu widzenia przedsiębiorcy szukam audytora, ktoś się do mnie zgłasza, jak powinienem go sprawdzić? No przede wszystkim certyfikaty, które są, tak? Wszystkie, nie tylko audytora, ale certyfikaty, nie wiem, głównych księgowych, całą wiedzę, którą on tak naprawdę przeszedł, no i doświadczenie. Doświadczenie pracy w spółkach, w firmach, tak jak ja na przykład mam 20-letnie doświadczenie w różnych korporacjach. A, swoje więc... własne, bo skoro jesteś objęta tajemnicą, to nie możesz powiedzieć na przykład, jakie audyty zrobiłaś klientowi. No nie mogę, bo tak. No, przekładamy, że jest to jakiś przekrój, jeśli chodzi o strukturę na przykład firm, od dużych pewnie do... Czy jest jakieś takie miejsce, na przykład, nie wiem, jakaś baza w internecie, w którym mogę poszukać, jeżeli nie wiem, do kogo się zwrócić? To znaczy tak, taką bazą jest tak naprawdę Polska Izba Kontroli Wewnętrznej i tam są ci audytorzy. Czyli zrzeszenie, takie samorząd wasz, tak, z tym, że tam też branży. Zrzeszone są różne osoby, bo certyfikat można uzyskać również mając mniejsze doświadczenie lub większe doświadczenie, tak? Natomiast najlepszą niestety informacją jest to polecanie... Czyli rekomendacje. Rekomendacje. Jak to w biznesie. Tak, dokładnie. Dokładnie. Rekomendujemy zatem certyfikowanych doradców, certyfikowanych audytorów naszym firmom i nas słuchającym. A w ramach rekomendacji naszego programu dla ciebie taki nasz niepowtarzalny gadżet. Małe co nieco, czyli nasza niepowtarzalna filiżanka. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za zaproszenie. Poświęcony czas. Dzięki. A my zapraszamy naszego gościa. Jesteśmy w trzeciej części. Przedstawisz naszego dzisiejszego gościa. Michał Karpacki, firma Golden Lion Development, prezes firmy. Witam serdecznie. Witam serdecznie, bardzo miło. No i skoro development, to pewnie będziemy rozmawiali... O jakimś rozwoju. Albo o nieruchomościach. Albo o nieruchomościach, właśnie. Ale to jest właśnie ciekawe zestawienie tych słów, dlatego że jesteś reprezentantem, czy właścicielem firmy, prezesem firmy, która... Tak, można powiedzieć, przeszła taki troszkę amerykański sen od takiej małej, rodzinnej firmy do firmy, która już jest obecna na rynku, przynajmniej tutaj łódzkim, regionalnym, dość mocno. No, myślę, że ten, powiedzmy, to może być polski regionalny sen, może nie amerykański. Ale to ładnie brzmi. Póki co, ale tak, ale bardzo ładnie brzmi. Rzeczywiście tutaj z mojej perspektywy jest to coś rzeczywiście dużego. W ciągu 7 lat zbudowaliśmy firmę właściwie od zera, zaczynając od najpierw remontów kamienic, mieszkań do firmy deweloperskiej, która zajmuje się rynkiem pierwotnym, już w tej chwili tylko i wyłącznie. Zaczynaliśmy właściwie od 100 tysięcy złotych. No, w tej chwili już budujemy osiedla tak, w miarę kameralne. No, w tej chwili realizujemy osiedle, na które są 34 mieszkania. Od września startujemy z kolejnym projektem, 32-mieszkaniowym. Także rzeczywiście firma się rozwija i to nas bardzo cieszy. Ja zapytam, ponieważ jesteśmy przy... No jednak realizacja projektu przez dewelopera. Ostatnio tutaj mieliśmy zresztą... Przedstawicieli branży i fachowców od nieruchomości inwestycyjnych. Którzy mówili, że no jest parę składowych tego całego procesu, który też powoduje,
z ich punktu widzenia późniejszy wzrost cen końcowych mieszkań, no, co jest jakimś progresem. Ale do czego zmierzam? Do siły pracy, czyli do firm budowlanych. Czy to nie zaczyna być problemem w tej chwili dla branży? W tej chwili to jest główny problem. Tak naprawdę brakuje nam wykwalifikowanych pracowników, wykwalifikowanej siły roboczej. Troszkę załataliśmy tą dziurę i te braki pracownikami z Ukrainy. U nas, w naszej firmie, na naszych budowach również pojawiają się tacy pracownicy i na szczęście są to pracownicy wykwalifikowani, którzy tam pracowali w budownictwie i pracownicy z dużym doświadczeniem. Natomiast zobaczymy, co będzie w momencie, jeżeli by się okazało, że kolejne rynki się otworzą, bo nie wpłyną. Mamy ostatnio takie badania, które pokazywały, że w tej chwili nie średnia, mediana w zarobkach w branży budowlanej w Polsce jest około 4700. I co ciekawe, że 25% branży, oczywiście to tam jest ten magister inżynier i ci dużo bardziej wykwalifikowani, ale zarabia, uwaga, powyżej 7000 brutto. To jest 25%. 25%, a tylko znowu 1/4 mieści się w okolicach 3,5 czy tam w ogóle 3. Czyli niewykwalifikowanie de facto. Albo nie tylko, tak? No właśnie. W okolicach tych 3,5 tysiąca i na pewno poniżej tego, to jest najniższa, może to, tak? Na pewno poniżej tego nie schodzi. No jeszcze miejmy świadomość, że ta branża jest w dalszym ciągu obciążona jednak pewnymi właśnie przy tych mniejszych firmach, fragmentami szarych stref, więc to mogą być dane mimo wszystko niepełne. To też niepełne. Troszkę, tak, dane jeszcze zależą od regionu. Oczywiście mówimy o medianie krajowej, tak. Natomiast w zależności od regionu, na Mazowszu są to najwyższe płace, na Podkarpaciu nadal jasne. Najniższe. Jak to jest u Was? Jak to jest w Łodzi generalnie, czy regionie? Czy nadal ten progres jest, jeśli chodzi o rynek, jeśli chodzi o zapotrzebowanie klientów, którzy poszukują nadal mieszkań, czy to już wyhamowuje? Znaczy chodzi w relacji do popytu, ale w relacji też do cen i tego, co się z nimi dzieje. Bo ceny rosną. Bo już nie mówiliśmy o wzroście też cen materiałów budowlanych, ale choćby wzroście kosztów pracy. To wszystko pompuje cenę, co dalej? Oczywiście, to wszystko wpływa na wzrost cen nieruchomości. Zresztą nie tylko jest to kwestia siły roboczej, materiałów budowlanych, ale również terenów inwestycyjnych. Ciekawych terenów też jest coraz mniej, szczególnie w tych największych aglomeracjach. U nas w Łodzi jeszcze, ze względu na to, że też przez wiele lat nie były opracowywane tak szeroko plany zagospodarowania przestrzennego, więc jeszcze są jakby tutaj jakieś pewne rezerwy. Pewne rezerwy, tak, które można zagospodarować. Tutaj wtrącę króciutko najnowsza informacja z wczoraj, z przedwczoraj, mianowicie okolice Górniaka tego rynku będą właśnie zagospodarowane pod mieszkania. Także tam wejdą deweloperzy, takie, nie wiem, czy kojarzycie, takie zabudowania właściwie, czy parkingi, puste przestrzenie w okolice Placu Niepodległości, tak, Wólczańska, tak. Pabianicka, no to jest właśnie ten przykład nowej przestrzeni, która zostaje odzyskana na potrzeby mieszkaniowe. Dokładnie, mamy sporo takich terenów, jeszcze nawet blisko centrum miasta, tak, gdzie czy rewitalizowane fabryki, czy pofabryczne zabudowania, tak, i całe tereny, które gdzie można rzeczywiście jeszcze je zabudować. Natomiast jeśli chodzi o popyt, i relacje cen do zarobków. U nas akurat w Łodzi, Łódź właściwie przez wiele lat była zawsze na końcu stawki. Bardziej byliśmy porównywani pod względem sprzedaży mieszkań z rynku pierwotnego do Lublina czy Szczecina, czyli do tych, jeśli chodzi o wolumen jakby sprzedaży roczny, tak, no to były mniejsze miasta, więc ten wolumen nie był jakiś imponujący. Natomiast przez ostatnie 3 lata Łódź podwoiła ilość sprzedawanych mieszkań rocznie. I tak jak przez ten czas średnia cena? Cena w zeszłym roku wzrosła 8%, natomiast od 2017 roku 18%. Także czyli ten wzrost cen... Jak ktoś kupił te 3 lata temu, to... Tak, nie, oczywiście. Bo tu jak najbardziej można było zrobić bardzo dobry biznes i zresztą w całej Polsce to się dzieje, bo
nieruchomości rzeczywiście no, rosną na wartości. Natomiast relatywnie jeszcze u nas jakby cena mieszkania w stosunku do wynagrodzeń jest dobra i dlatego zeszły rok był rokiem rekordowym, gdzie było 4200 mieszkań sprzedanych na rynku pierwotnym, gdzie w 2015 roku to było 1900. Z czego to wynikało? No, między innymi właśnie z tego, że pozyskujemy również inwestorów zewnętrznych, prywatnych, którzy inwestują w nieruchomości na wynajem w Łodzi. Ponieważ na przykład w Warszawie, w Trójmieście, gdzie te ceny bardzo wzrosły, ta stopa zwrotu już nie jest tak imponująca jak wcześniej, więc zaczynają po prostu ludzie dostrzegać Łódź. Te nasze inicjatywy odnośnie rewitalizacji miasta, odnośnie ściągania biznesu, większej ilości powierzchni biurowych, tych magazynów, logistyki, która się rozwija tutaj w Łodzi, infrastruktury, no przynoszą rzeczywiście efekty i my to też... Czyli to widać, to wpływa też na ten rynek. Rozmawialiśmy na samym początku, tak, w pierwszej części. Że nawet w Londynie to zauważono. Nawet w Londynie zauważono, bo kolejny raport nas gdzieś tam plasuje. Ale tam też rozważaliśmy w tym raporcie taką jedną kategorię, gdzie była mowa o wsparciu miasta. I chodzi nam o to wsparcie władz miasta dla działalności biznesowej, zwłaszcza tej budowlanej, tej inwestycyjnej. Co jest dobrze, co powinno się zmienić? To znaczy widać w Łodzi, że jest ze względu na to, że chociażby nasza pani prezydent no, też jest inżynierem, tak, więc też jest mocno związana tutaj z budownictwem. Widać ten nacisk na poprawę na naszej infrastruktury, na rozwój i również na budowlankę to pozytywnie tutaj na pewno jakby pozytywny klimat jest tworzony dla tego typu inwestycji. A czego deweloperzy oczekiwaliby od miasta? Znaczy przede wszystkim u nas jest trochę problem właśnie z uzyskiwaniem warunków zabudowy, wszelkich uzgodnień, jakie są potrzebne, żeby budynek pobudować, czyli najpierw teren, no, który kupujemy zazwyczaj, akurat my, ponieważ budujemy głównie na spokojniejszych osiedlach, tak, wśród niskiej zabudowy, gdzie nie ma planów zagospodarowania, więc kupując działkę, no, musimy ją uzbroić, musimy wystąpić o warunki zabudowy, no i ten proces trwa. I tak, ten proces trwa bardzo długo. I tutaj uważam, że jeszcze sporo można na to zrobić. Powinniśmy apelować do urzędników o przyspieszenie, bo wszelkie tego rodzaju inwestycje pchają to miasto jednak do przodu. I na koniec zawsze to samo pytanie dla naszych gości specjalnych programu. Macie 7 lat historii firmy, rozwijacie się. Co według Ciebie jest największym sukcesem Twoim czy Twojej firmy? Na tej przestrzeni. Tak, znaczy moim największym sukcesem i naszej firmy według mnie jest to, iż zbudowaliśmy zespół pracowników, którzy bardzo są zaangażowani w działanie naszej firmy. No w tej chwili są to już wysoko wykwalifikowani specjaliści i również otoczyliśmy się współpracownikami, partnerami, którzy nas wspierają i myślę, że to jakby no, sam fakt, że możemy liczyć na ich wsparcie i... Czyli przez 7 lat ten największy kapitał zebrany to kapitał ludzki. Ludzie. Tak, dokładnie. Jak to w dobrym biznesie. Najlepsza puenta chyba. Wszystko się opiera na ludziach. Życzmy, żeby w takim razie w dalszym ciągu otaczali się dobrzy współpracownicy. Życzymy sukcesów i pamiątka z programu od nas. Życzymy dobrej kawy w niepowtarzalnej filiżance. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. A my już dziś zapraszamy na kolejny program w kolejną środę. Już za tydzień.